Kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj witam Was w takim trochę bardziej statycznym filmiku z racji, że sobie więcej pogadamy, a dokładnie pogadamy o podróżowaniu, o moich tipach, wskazówkach, radach, różnych aplikacjach, które polecam właśnie do podróżowania, jak generalnie planować podróż i jak znajdywać jakieś fajne promocje, przeceny i wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat, więc zapraszam do tego filmiku. Bardzo prosiliście mnie, żebym zrobiła taki filmik. Też często zadajecie mi różne pytania, gdzie znajdywać tanie loty, gdzie znajdywać nocleg, jakie aplikacje właśnie polecam i tak dalej, więc stwierdziłam, że umieszczę to wszystko w jednym takim filmie, do którego za każdym razem będę mogła Was odsyłać, z racji, że wszystko będzie tutaj tak w pigułce. Oczywiście chciałam zaznaczyć, że wszystkie informacje, które tutaj podam, będą na bazie moich doświadczeń. To nie jest coś, co ja znalazłam w internecie i stwierdziłam, że po prostu Wam o tym powiem, tylko będzie to wszystko, z czego ja korzystam, jak ja to robię. Pewnie da radę jeszcze lepiej, jeszcze prościej, jeszcze taniej i tak dalej, ale po prostu opowiem Wam na moim przykładzie, jak u mnie to wszystko wygląda, także mam nadzieję, że coś takiego Wam się przyda. A więc od razu przechodzimy do treści filmiku, czyli jak planować podróże, jak w zasadzie od czego zacząć. To jest taki, wiecie, poradnik dla totalnie zielonych, dla ludzi, którzy nie wiedzą totalnie, jak się za to zabrać. Także jak planować podróże, od czego zacząć? Pierwsze co, gdy planujecie podróż, musicie ogarnąć transport. Z racji, że z transportem jest tak, że jak wybierzecie nocleg, może się okazać, że transport nie dopasuje się do tego noclegu, który zarezerwowaliście. A jak macie pewność, że macie już bilety, wiecie, o której dojedziecie w jakieś dane miejsce, no to już później nocleg dużo łatwiej ogarnąć, więc ja polecam zawsze zaczynać od tych biletów lotniczych. To jest, wydaje mi się, klucz. Ja, jak i moja mama, jak i moi wszyscy znajomi zawsze od tego zaczynamy. Noclegi tak naprawdę można znaleźć nawet na jakąś ostatnią chwilę. Lepiej najpierw mieć, jak dojechać w dane miejsce, a później już zawsze da się coś wykombinować. Więc pierwsze co? Bilety. Bez znaczenia, czy są to bilety lotnicze, czy są to bilety na jakiś pociąg, autobus. Tutaj trzeba mieć troszkę rozeznanie, trzeba szukać, trzeba patrzeć w różnych terminach. Generalnie jak planujecie sobie podróż, znacie już mniej więcej daty, w jakim macie wolne, bądź kiedy po prostu chcecie pojechać, no to trzeba się trochę rozglądać. To nie jest na przestrzeni tego, że wchodzicie sobie na stronę i od razu kupujecie bilet, tylko jeżeli chcecie troszkę właśnie przeoszczędzić i nie kupować w tej zwykłej, tradycyjnej cenie, to trzeba troszkę dłużej tego szukać, trzeba przeglądać różne strony, trzeba rozważać różne opcje i szukać różnych właśnie możliwości, żeby znaleźć jakby te idealne bilety. Ja tutaj zawsze daję sobie taki tydzień jakby na szukanie, przeglądanie różnych stron, oglądanie, jak się te ceny zmieniają. Pamiętajcie też, że jeżeli kupujecie bilety lotnicze i planujecie lecieć z bagażem nadawanym, czy też po prostu jakąś małą walizką, a nie ze zwykłym plecakiem czy torbą podręczną, no to trzeba patrzeć też na to, że te ceny się znacznie podniosą. Właśnie na tym działają trochę takie tanie linie lotnicze, że bilety są tanie, ale jeżeli chcecie już dokupić bagaż, no to tak naprawdę wychodzi dużo mniej korzystna ta cena. Podam tutaj na przykładzie biletów do Londynu i do Madrytu, do którego za niedługo się wybieram. Do Londynu leciałam w listopadzie, z tego co pamiętam. Tak, w listopadzie, razem z moją przyjaciółką. To jest dobry termin na pojechanie na wakacje. Generalnie są różne miesiące, w których najbardziej się opłaca jechać na wakacje. Więc te bilety były naprawdę tanie. My chyba zapłaciłyśmy po jakoś 100-150 zł za osobę za bilet, no ale później jak chciałyśmy dokupić już bagaż podręczny, no to okazało się, że duża walizka na przykład kosztuje 1000 zł. Dlatego trzeba to obserwować, z racji, że mam tutaj na myśli taką, wiecie, małą walizkę, kabinówkę. Niekiedy one są wliczone już w cenę, a niekiedy trzeba dopłacić albo po prostu dopłacić jakąś mniejszą kwotę. Na przykład na Ryanairze jest tak, że możecie kupić po prostu jakby takie premium ekonomii, coś w tym stylu, w którym macie już wliczone i zmianę daty, możliwości zmiany daty lotów i macie wliczoną małą taką właśnie kabinówkę, a na przykład w Wizz Air no to tam tak naprawdę macie tylko bilety. Nic więcej nie jest zapewnione. Także te loty trzeba naprawdę troszkę się na tym skupić, patrzeć o różnych godzinach, patrzeć w różne dni w tygodniu i tak dalej, i tak dalej. Też pamiętajcie, że jeżeli chcecie lecieć po taniości właśnie, no to warto mieć przygotowane takie 2 dni zapasu, że jakby możecie polecieć dzień wcześniej albo dzień później, bo na przykład jakaś opcja wydaje się wtedy dużo korzystniejsza, na przykład w sobotę bilety kosztują 400 zł, a na przykład już w czwartek kosztują 200 zł, więc to jest naprawdę duża różnica, więc też na to patrzcie. No i teraz, jakie strony ja polecam? Ja generalnie zawsze jak szukam biletów lotniczych, to po prostu wpisuję skąd, dokąd chcę lecieć i przeglądam różne strony. To nie jest tak, że zawsze wchodzę na jedną, bo to tak nie
nie też zawsze działa, że na jednej stronie zawsze jest najtaniej, tylko niektóre bilety mogą być dużo tańsze na innych stronach. No ale takie moje sprawdzone strony i aplikacje, po pierwsze aplikacja Sky, tam to wszystko jest takie bardzo proste. Jeżeli pobierzecie tą aplikację, to tam macie wszystko czytelnie napisane, otwiera wam się też kalendarz i jest jakby pokazane, w jakie dni bardziej lepiej zwrócić na przykład, tutaj też z tymi dniami zapasu to mam na myśli. Możecie polecieć czwartek, poniedziałek i wtedy będzie taniej, a możecie polecieć piątek, niedziela, no i będzie dużo drożej. Więc Sky jest bardzo czytelny i polecam tą aplikację. Oprócz tego oczywiście tanie loty. No i ważne jest też, żeby kupować loty najwcześniej jak się da. Czyli jak już wiecie, że planujecie gdzieś polecieć, to od razu nie zastanawiajcie się, tylko kupujcie te bilety, bo wiadomo, są właśnie też bilety last minute, na które możecie się załapać, ale jeżeli takich okazji nie ma, no to lepiej wcześniej. No i to zależy też od was, czy chcecie dużą walizkę, czy chcecie kabinówkę, czy dacie radę zmieścić się tylko w plecak. Jeżeli planujecie podróżować tylko właśnie z plecakiem, to polecam wam zerknąć na różnych stronach. Możecie znaleźć tam takie torby, które mają idealne wymiary, że nieważne jak bardzo wypchacie tą torbę, to ona będzie miała i tak idealne wymiary do tego lotniskowego, jakby wiecie, do tej lotniskowej rozmiarówki. Kolejną ważną opcją jest transport z lotniska. To też musicie sobie zapewnić, zanim wyruszycie w podróż, oczywiście. No i to też dużo zależy od tego, jaki to jest dystans, ponieważ na przykład w Londynie, cały czas na przykładzie tego Londynu, ale to dlatego, że ostatnio tam po prostu byłam, na przykład w Londynie jest tak, że te tanie lotniska, gdzie po prostu bilety lotnicze na te lotniska są najtańsze, typu na przykład lotnisko Luton, znajduje się no 40 minut, godzinkę busem z właśnie lotniska do centrum Londynu. Więc ważne jest, żeby ogarnąć sobie bilety na autobus wcześniej, żeby nie zostać w dupie i nie płacić nie wiadomo jakiej kwoty za taksówki. Jeżeli już chcecie postawić na taką opcję właśnie last minute, powiedzmy, czyli taksówkę albo jakieś coś w tym stylu, jakieś Ubery, Bolty i tak dalej, no to właśnie odradzałabym korzystać z tych lokalnych taksówek, bo tam często, zależy też w jakim kraju i miejscu, ale lepiej korzystać z Uberów, Boltów, gdzie cenę macie podaną po prostu od razu. W krajach azjatyckich są też Graby, to jest super aplikacja, Grab to taki Uber, powiedzmy. A jeżeli chcecie postawić na coś innego, czyli chcecie mieć swój własny transport, czyli na przykład wypożyczalnie samochodów, no to wiadomo, jest masa różnych wypożyczalni, które proponują wam naprawdę różne, wszelakie samochody, od tych najtańszych, po tych najbardziej luksusowe. Takie wypożyczalnie stricte, które mogę wam polecić, to na pewno jest Avis, bo wiem, że naprawdę bardzo często stamtąd braliśmy. Jeszcze braliśmy często z Alamo i z National. Nie wiem, czemu tak było, dlaczego akurat z tych, moja mama po prostu to zawsze rezerwowała, ale to są takie sprawdzone, które no najczęściej zawsze nam się dobrze sprawdzały, nie było z nimi problemów, ale są również takie opcje, powiedzmy, samochodowe Airbnb, czyli wypożyczacie po prostu samochód od kogoś, kto mieszka w danym miejscu i ma po prostu taki samochód na wypożyczenie, czy tak zwany wynajem, tak jak mieszkanie na przykład. I do tego świetna jest aplikacja Turo, mi się ona właśnie najbardziej sprawdziła w Stanach, konkretnie też na Hawajach, w Miami też wypożyczaliśmy raz z aplikacji. Jest to aplikacja, którą możecie pobrać na telefon i tam możecie sobie wybrać samochód, od razu macie cenę, macie generalnie wszystko, co tylko chcecie, tam jest wypisane, jest bardzo dużo różnych samochodów, które są w świetnych stanach, bardzo zadbane, no bo wiadomo, przez właścicieli, którzy o nie dbają. No i oprócz tego często te ceny są dużo, 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 dużo tańsze niż z wypożyczalni. I to jest też fajna opcja, jeżeli nie macie 21 lat, bo na przykład w Stanach są takie obostrzenia, że ciężko jest wynająć samochód, jeżeli nie masz 21 lat w takiej tradycyjnej wypożyczalni, bądź jeżeli nie masz tam prawo jazdy przez ileś lat. Nie pamiętam ile to było, chyba właśnie 5 albo 7. No generalnie, jeżeli nie jesteś doświadczonym kierowcą, bądź nie masz jakiegoś tam wieku, no to aplikacja Turo jest fajna do tego, bo tam faktycznie ci właściciele wypożyczą ci ten samochód, jednak za drobną opłatą. Jest coś takiego, że musisz wnieść chyba $100 dodatkowej opłaty właśnie za to, że jesteś takim mniej doświadczonym kierowcą. To mnie trochę dziwi, ponieważ w Polsce mamy możliwość robienia takiej zwykłej kategorii B prawa jazdy od wieku 18 lat. No jak mamy to 18 lat i mamy prawo jazdy, możemy wypożyczyć każdy możliwy samochód praktycznie. A w Stanach jest tak, że oni prawo jazdy robią w wieku 16 lat, ale żeby wypożyczyć z wypożyczalni, to muszą mieć 21 albo ileś lat doświadczenia. Totalnie tego nie rozumiem, ale okej, takie mają zasady. Więc wtedy wam się idealnie sprawdzi aplikacja Turo, polecam tam. Macie też tam bezpośredni kontakt właśnie z osobą wynajmującą, jak jest jakiś problem, zawsze można zapytać, zadzwonić się. Ci ludzie zawsze są mega mili, ja jeszcze nie trafiłam na jakiegoś gbura albo nie wiadomo kogoś, kto chciał nas oszukać. No i jest to bardzo proste, najczęściej ktoś zostawia po prostu samochód na jakimś parkingu, w jakiejś kłódce, na kod, albo też była taka opcja, że ktoś miał zdalnie możliwość otwarcia samochodu, więc jak ja powiedziałam, że jestem już przy samochodzie, wysłałam zdjęcie, no to on mi otwierał ten samochód i w środku znajdowały się kluczyki właśnie zabezpieczone jeszcze na przykład na jakiś kod. Później sprawa od
oddawania tego samochodu też jest bardzo prosta. Najczęściej zostawiasz go na tym samym parkingu co wcześniej, bądź na jakimś po prostu ustalonym z osobą, która Wam wynajmuje. No i po prostu mówicie, że wszystko jest gotowe, tankujecie do pełna, tak jak z wypożyczalni, bądź po prostu tyle, ile paliwa wcześniej było. No i to wszystko bardzo przebiega gładko. No i wiadomo, oczywiście jeszcze jest coś takiego jak komunikacja miejska, autobusy, także upewnijcie się przed wylotem, co tam jest dostępne. Na przykład w Londynie jest coś takiego, że nie kupicie już takich jednorazowych biletów, wiecie, jak my na przykład mamy w tramwajach albo coś w tym stylu. Tam musicie mieć albo Oyster Card, albo jakąś Green Card. No i to w ogóle taniej wychodzi, jeżeli zamówicie sobie wcześniej do domu. My tak nie zrobiłyśmy, nie doinformowałyśmy się. No i później była taka sytuacja, że musiałyśmy zapłacić więcej po prostu już na miejscu. Korzystanie z metra i z komunikacji miejskiej jest super na właśnie podróże takie tańsze. Wiadomo, że jak gdzieś jest super daleka podróż, to lepiej zamówić już sobie tego Bolta, czy Ubera, czy Graba. Ale generalnie komunikacja miejska polecam. Naprawdę warto się tego nauczyć, zobaczyć, jak to działa. Na przykład metro w Singapurze jest zawaliste, ponieważ tam nie musicie mieć żadnej karty, nie musicie kupować żadnych biletów. Jedyne, co potrzebujecie, to kartę po prostu płatniczą, którą macie w swoim telefonie albo po prostu w portfelu. Przykładacie przy wyjściu, pod koniec dnia pobiera Wam po prostu pieniądze za każdy przejazd, to są najczęściej jakieś grosze. Tak jak mówię, musicie po prostu przed wyjazdem doinformować się, jaka komunikacja miejska jest w danym miejscu, no bo jest to jednak ważne, żeby się mniej więcej orientować, czy nie być potrzebujecie czegoś wcześniej kupić, jaka jest cena mniej więcej, co jest najbardziej korzystne, także czytajcie różne poradniki. No i jak już wiecie te wszystkie rzeczy, no to następnie przechodzimy do hotelu, noclegu, no i tak jak mówię, nocleg ja najczęściej rezerwuję chwilę przed wyjazdem. I uwaga, jak rezerwujecie hotel, najbardziej oczywiście polecam Wam Booking bądź Airbnb, jeżeli wolicie mieszkanko. Booking i Airbnb to są dwie najbardziej sprawdzone aplikacje, w których też macie 100% pewności, tak na, no dobra, 99% pewności, że nikt Was nie wyroluje i że wszystko, i że ten nocleg w ogóle istnieje. Naprawdę korzystajcie z tego, tam też można znaleźć fajne ceny. Jeżeli często też regularnie korzystacie z tych aplikacji, to naliczają Wam się zniżki. Ja na przykład mam na Bookingu poziom Genius 3, więc mam naprawdę duże, duże zniżki. Patrzcie na opinię. To, że jakiś hotel na zdjęciach wygląda zarąbiście, wydaje się lokalizacja świetna, generalnie wszystko zarąbiste, opis i wszystko jest takie, czytajcie opinię. To jest bardzo ważne. Opinie, recenzje, różne wszystko, co ludzie piszą na ten temat. Naprawdę możecie się przyjechać na tym, jeżeli czegoś nie doczytacie. Przede wszystkim sprawdzajcie lokalizację. To jest bardzo ważne, jeżeli chcecie się poruszać pieszo bądź komunikacją miejską, żeby mieć po prostu wszędzie blisko. Wiadomo, czystość to też jest aspekt, który lubimy na wakacjach. W domu można mieć sywną, można mieć swoją przestrzeń i swój artystyczny nieład, ale jednak jak gdzieś jedziemy, to fajnie, żeby miejsce, do którego jedziemy, było czyste, żeby dobrze wyglądało, żeby nie odpadały jakieś kafelki, żeby na ścianach nie był grzyb i generalnie nie latały jakieś robaki po pokoju. Czystość, przynajmniej dla mnie, jest ważna, więc sprawdzajcie też opinie na temat czystości, komfort i jakieś udogodnienia. Jeżeli właśnie jedziecie z plecakiem, no to fajnie, żeby w pokoju była suszarka dla dziewczyn z długimi włosami. Fajnie, żeby było żelazko, żeby można było sobie wyprasować rzeczy, które będą zmielone w tym plecaku. Patrzcie na takie udogodnienia, które po prostu najbardziej Wam pasuje. Często jest też na przykład śniadanie wliczone w cenę, jeżeli nie chcecie przepłacać na miejscu, to to też jest fajna opcja. Także nie zdjęcia, a opinie i oceny. Ludzie na tym Bookingu naprawdę są rzetelni i jeżeli coś im nie podpasuje, to piszą to w opiniach, dają mniejsze gwiazdki, więc sprawdzajcie. Bierzcie te opinie z przymrużeniem oka, bo nie wszystko, co komuś nie pasuje, może Wam nie pasować, ale mimo wszystko czytajcie je, bo to jest ważne. No i następną rzeczą, którą musicie jeszcze ogarnąć przed wyjazdem, to pieniądze, czyli waluta, jaka tam jest. Oczywiście najlepiej udać się do kantoru, wymienić sobie trochę tych drobniaków. Ja też jestem zwolenniczką karty, praktycznie za wszystko płacę kartą, używam praktycznie tylko karty, ale jak jedziecie do jakiegoś takiego dzikiego miejsca, to gotówka to jest must have. Naprawdę ważne, żeby wziąć sobie chociaż jakieś drobniaki, a jeżeli już o tym zapomnicie i sobie przypomnieliście w samolocie, że nie poszliście do kantoru, oczywiście kantory są też na miejscu tam, także też możecie wymienić walutę, jeżeli macie powiedzmy amerykańskie dolary. To jest taka waluta, którą możecie rozmienić na całym świecie. Jeżeli macie dolary, to bierzcie je ze sobą, bo też fajnie, wtedy to też korzystnie dość wychodzi. Ale jeżeli już zapomnicie, no to proszę bardzo, polecam bardzo serdecznie aplikację Revolut. Naprawdę bardzo fajna aplikacja, która może Wam się przydać w wielu podróżach i jest to taki must have, wydaje mi się. Po pierwsze jest to bezpieczeństwo, po prostu przelewacie sobie określoną ilość pieniędzy, nie nosicie całego swojego banku w kieszeni, tylko macie sobie jakieś tam odłożone pieniądze na karcie Revolut. Tam te przewalutowanie jest też w bardzo korzystnych cenach, możecie zmienić na każdą walutę, jaką tylko chcecie. No i oprócz tego możecie wypłacać z bankomatów, fajna sprawa. To, co jeszcze polecam, jeżeli faktycznie macie gotówkę,
to rozkładajcie ją sobie. W sensie nie trzymajcie wszystkiego na przykład w torebce, tylko trochę zostawcie sobie w plecaku, trochę może w jakiejś bieliźnie. Wtedy macie bezpieczeństwo, że jak nie wiadomo co by wam się nie wydarzyło, skradliby wam całą torebkę z portfelem, z telefonem, z wszystkim co tylko mieliście pod ręką, to zawsze coś tam jeszcze macie odłożone, to jest ważne. Ja lubię mieć takie, wiecie, taki spokój na głowie, żeby jednak coś tam mieć. Uwielbiam spontan, uwielbiam robić rzeczy spontaniczne, nie lubię planować wszystkiego nadto, ale jak jedziecie w jakieś fajne miejsce i faktycznie chcecie wykorzystać czas na miejscu, a nie chcecie być obi bokami i leżeć na przykład cały dzień na leżaku, przed wyjazdem planowałabym zrobić taki mniej więcej plan podróży. Nie chodzi mi tutaj, żeby rozpisać każdą godzinę, każdego dnia, co macie robić, ale wiecie, żeby na przykład mniej więcej wiedzieć już, jak gdzieś jedziecie, jakie są atrakcje na miejscu, co możecie zobaczyć. I do tego fantastyczną aplikacją, o dziwo, jest TikTok. Z racji, że jak wpiszecie sobie w Google, jakie miejsce zwiedzić w Barcelonie, no to wyskoczą wam takie bardzo takie turystyczne, takie miejsca najpopularniejsze i wiadomo, że to takie też fajnie zobaczyć. A jeżeli powyszukacie na TikToku, trochę pogrzebiecie w tym, czy też na Instagramie, to często są różne filmiki, gdzie ludzie pokazują mniej turystyczne miejsca, a które mają niesamowity urok i bez których jakbyście wyjechali później z tego miejsca i zobaczylibyście, że coś takiego było pod ręką, a wy tam nie poszliście, bo zwiedzaliście 10 raz w ciągu jednego wyjazdu Sagradę Familię. No co, robi się trochę przykro. Także oglądajcie TikToki, korzystajcie z tego, że teraz wszystko jest tak łatwo dostępne. Serio, wystarczy odpalić telefon i wpisać i wszystko macie pod łapą. Nie trzeba się wysilać, także korzystajcie z tego, bo macie w swojej dłoni czy przed sobą teraz bardzo, bardzo potężne urządzenie, które może zrobić wszystko za was. Co chcecie zobaczyć, co jest waszym must have i mniej więcej rozplanujcie to sobie, w które dni. Wiadomo, że nie spinajcie się tak z tym, bo później będzie, że coś wam się osunie i będzie generalnie płacz, problem. No i też zorientujcie się, że jeżeli chcecie iść do jakiegoś parku, bądź do jakiegoś muzeum, bądź do jakiegoś innego miejsca, w którym są potrzebne bilety, zorientujcie się, czy te bilety są dostępne tak od ręki, czy może trzeba je rezerwować miesiąc wcześniej nawet. Takie małe rozplanowanie może uratować wam tyłek przed wyjazdem. Kolejna rzecz, którą warto jest mieć na miejscu, to internet. No i wiadomo, jeżeli jesteście w Unii, no to ten internet jakiś tam jeszcze jest, z racji, że mamy chyba tam teraz 3 GB internetu, jeżeli jesteśmy w Unii. No ale jeżeli lecicie już poza Unię, no to ten internet jakoś trzeba sobie skołować. No to najlepszą opcją jest po prostu kupienie karty SIM. Idziecie sobie do jakiegoś T-Mobile'a, że on jest w wielu miejscach na świecie, serio chyba. Nie zdarzyło się, że jeszcze byłam w jakimś miejscu, w którym nie było T-Mobile'a. Kupujecie kartę tylko z datą, czyli tylko z internetem, bez jakichś połączeń, chyba że tego też potrzebujecie, bo na przykład jedziecie na dłużej i chcecie też sobie dzwonić do jakichś swoich znajomych tam na miejscu. Ale generalnie ja najczęściej kupuję tylko internet, no bo można dzwonić sobie przez Messengera czy przez jakiegoś Instagrama. I są różne karty, w zależności od tego, co potrzebujecie, czy 5 GB, czy 10, czy 25, czy 50, czyli nielimitowany internet. W zależności od długości waszego pobytu i potrzeby możecie sobie to dostosować jak chcecie. Ale zdradzę wam teraz coś, co ja osobiście pokochałam, co polecił nam pan Polak na lotnisku w Singapurze, jak byliśmy z Oliwierem. Polecił nam aplikację Nomad i to jest life changer. Tak jak mówię, ja zawsze chodziłam do T-Mobile'a i tam kupowałam karty, ale słuchajcie, jest coś takiego jak aplikacja Nomad, gdzie możecie kupić kartę eSIM, tak zwaną, bo teraz w telefonach jest eSIM, czyli nie musicie zmieniać swojego numeru telefonu, nie musicie przekładać karty, tylko po prostu dodajecie sobie jakby taką internetową kartę SIM, która jest w waszym telefonie, możecie sobie ją przełączać między swoim telefonem, a właśnie tą drugą kartą SIM, wybieracie miejsce, w którym jesteście, pakiet, który was interesuje, sieć, do której chcecie należeć, no i później płacicie, odpalacie ten internet i macie go przez cały wyjazd, nie ma tam z tym żadnych problemów, więc polecam, bo to jest naprawdę świetna aplikacja. Pobierajcie ją, serio, jedziecie w podróż, pobierajcie. Kolejna rzecz to oczywiście atrakcje, czyli to, co już troszkę wspomniałam wcześniej, czyli mniej więcej plan podróży. No to atrakcje generalnie, tak jak już mówiłam, warto przeszukać TikToka i Instagrama, bo tam to jest źródło wiedzy, naprawdę, w takich tematach. Tak jak już tutaj mówiłam, mam zapisane, że upewnijcie się, że nie trzeba kupować wcześniej na coś biletów. Pinterest też jest fajnym źródłem takich różnych miejscówek, także to też pozapisujcie sobie różne miejsca, bo wiadomo, że sobie myślicie, a mam to w głowie, wiem jak to wygląda, a później przez pół dnia będziecie tego szukać, bo nie można tego znaleźć, także wszystko od razu zapisujcie, to co was zainteresuje. No i też fajnym źródłem atrakcji takich typu, wiecie, jakiś wyjazd na coś, czy jakiś wstęp gdzieś, jest również Booking, bo na Bookingu nie są tylko hotele, ale jest też wynajem samochodów, różnych atrakcji i tak dalej, także ja zawsze na przykład jak byliśmy w Londynie, to wszystkiego wyszukiwałam na Bookingu, jakiś Race Tamizom, jakiś London Eye, tam jest naprawdę wszystko, to wszystko można znaleźć też w fajnych cenach, także Booking do szukania atrakcji jest naprawdę kozacki. Następnie takim
mój tip. Jeżeli jesteście osobą, która lubi mieć wszystko poukładane, nie lubicie jak się gubią różne rzeczy, maile i później tego trzeba szukać, no to foldery. Foldery to jest bardzo ważna rzecz. Zakładajcie sobie foldery. W notatkach stwórzcie sobie osobną notatkę, gdzie zapiszecie numer lotu, gdzie zapiszecie kiedy wylądujecie, kiedy startujecie, ile trwa lot, gdzie macie właśnie te wszystkie listy w atrakcje, na które chcecie wpaść, różne linki pozapisywane do biletów, do jakichś atrakcji, które macie do rezerwacji. Wszystko sobie otwórzcie w notatniku bądź w jakimś pliku na Wordzie, coś w tym stylu, żeby to wszystko było w jednym miejscu, żeby to się nie gubiło i żeby jak trzeba będzie gdzieś komuś pokazać, to żeby to wszystko było pod ręką. To jest bardzo ważne. Na mailu wiecie, jak wygląda mail. Dostaje się setki maili dziennie różnych, z różnych stron. To wszystko po prostu znika, więc tam też na mailu jest opcja tworzenia folderów. Ja zawsze po prostu tworzę sobie folder, nazywam go Bali, Londyn, Madryt i tak dalej. I tam po prostu wszystkie rezerwacje, wszystkie potwierdzenia, które mi przychodzą, przychodzą mi na maila, żeby to wszystko było też pod ręką, żeby też mnie nikt nie wykiwał. Także to jest tak naprawdę wszystko, co przygotowałam Wam na ten filmik. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba, zainteresuje i będziecie chcieli jeszcze bardziej jakoś to szczegółowo, bądź napiszecie mi w komentarzach, jakie chcecie, żebym jeszcze tematy poruszyła a propos podróżowania, to dajcie mi koniecznie znać. Oczywiście, jeżeli Wy macie też jakieś wskazówki, dzielcie się koniecznie nimi w komentarzach. Ja też lubię uczyć się nowych rzeczy. Mam nadzieję, że coś wyciągnęliście z tego filmiku i mam nadzieję, że również przekażecie mi coś, także koniecznie piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie oraz jakie jest Wasze podejście. No i ja już dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że przyda się niejednej osobie. Do następnego i pa, pa!